Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Jest safe, modli się kolejny odcinek z serii Solomanki. Zobaczymy, co dzisiaj wylosujemy. Na wstępie wylosujemy oczywiście bohatera, ale jeszcze przede wszystkim dziękuję wam bardzo za waszą wszelką aktywność pod filmikami, za wasze łapeczki, które jest ich coraz to więcej. Liczę, że ten odcinek również te 400 łapek spokojnie dobija, ale to wszystko jest w waszych rękach, jak również komentarze oczywiście odnośnie tego, co powinien być inaczej, albo jakieś może modyfikacje do serii. Teraz będzie leciutka zmiana, ale to wam wytłumaczę troszeczkę później. Wylosujmy bohatera, czyli standardowo pierwsza jednostka, czyli ktoś, kto będzie tutaj z nami grał ją jako jedyny, za wyjątkiem naszej tej głównej jednostki, będzie to Quincy. Bardzo fajnie. Oczywiście Quincy to jest on, ale to powtarzam chyba zawsze, za każdym razem, a jak to się jak będzie to wyglądało różnie. I teraz wylosujmy, kto z nami gra. Solomanki, jedna małpka, czyli zasady są takie, gram jedną małpką, bumerangi. Okej, nie było jeszcze ich. Było? Nie było chyba, tak mi się wydaje. Rany boskie, rany Julek, powiem wam szczerze, że teraz już zgłupiałem. Ale w Solomanki chyba bumerangów nie, były bumerangi już w Solomanki, okej, widzę, że były. Więc losujmy jeszcze raz, muszę tutaj zmienić po prostu sobie to koło na takie, które... Okej, alchemicy, no to dobra, przyjmuję wyzwanie. Będzie mega trudne. Naprawdę będzie mega trudne. I jeszcze tylko załatwmy jedną bardzo drobną sprawę, czyli na jakiej mapce sobie tutaj zagramy. Oczywiście mapka z poziomu beginner. I zagramy sobie chyba na poziomie troszeczkę łatwiejszym, bo nie wiem, czy alchemik tak solo... Dam radę? Czy stamp? Okej, to jest mapka też dosyć trudna, jak dla alchemika samego w sobie. No dobra, okej, wyszła, więc niech tak się stanie. No i tak to będzie wyglądało aktualnie. Tworzę wyzwania i gdzieś tutaj, w tym miejscu, gdzieś tutaj z boku, tutaj o, powinien wam pokazać się kod do zagrania sobie, że możecie sobie sami ten sam tryb, co ja zrobić, to same, dokładnie to samo wyzwanie, a jak nie, to gdzieś na końcu będzie ono pokazane, ale myślę, że teraz udało mi się je wstawić. Tak, przynajmniej mam nadzieję, że nie zapomniałem. New game. I co to spowoduje? Pozwoli mi to na załatwienie problemu chyba braku możliwości wejścia, bo z tego co kojarzę w ten sposób... Ej, jajka? Bo w ten sposób, z tego co ja kojarzę przynajmniej, będę mógł zawsze wracać, bo tutaj możecie kontynuować poprzednią rundę i tam, kto będę chciał załatwić. I teraz tylko załatwmy sprawę jedną, najważniejszą, gdzie postawimy naszego Quincy jako jedyną jednostkę, która będzie mogła wszystko robić, sobie pięknie, ładnie. Myślałem albo tu, ale jednak chyba postawimy w tym miejscu. No i on oczywiście dostanie alchemika do wsparcia swojego. No ale i tak czy siak, główną rolę będą tutaj robili alchemicy, którzy będą musieli pójść pod skilla. Tak, bez skilla tutaj nie mam żadnych szans, więc tak muszę te ich głównie zrobić. Z tego jeden alchemik będzie na samym początku. On będzie pod zarobek. Potrzebuję jednego mieć na pewno pod zarobki. Więc tak też oczywiście chcę zrobić, tylko że postawimy go, nie wiem, tu, chyba tutaj. Chcę, żeby on był przed nim, prawda? Żeby mógł szybciej strzelić. No idziemy tutaj w dolną ścieżkę tylko i wyłącznie. Chcę jednak wyżej pójść. No i co, zrobimy chyba inaczej. Zrobimy to troszkę w inny sposób. I postawimy Quincy tam, gdzie była ona zaplanowana. Dziękuję bardzo. I Quincy pójdzie tutaj. I tak, wiecie, na maksa, najlepsze miejsce według mnie to jest. A alchemii pod zarabianie pójdzie dokładnie tutaj, w to miejsce, na samej górze, żeby bił na 200% jako pierwszy. Po prostu chcę mieć tą 100% pewność, że on uderzy jako pierwszy w tym wszystkim. I ustawiamy go na strongi, żeby on zawsze był tutaj, nam działał, więc... Mam nadzieję, że tak to nam zadziała bardzo fajnie, że będzie tutaj bez żadnego większego problemu, będziemy sobie tutaj radzili teraz. No ale zobaczymy, to pójdzie oczywiście w praniu, jak mówiłem, od was zależy teraz, czy ten filmik YouTube go zauważy, czy też nie, więc jeśli macie ochotę, zostawcie tą łapeczkę i zobaczymy, jak długo w ogóle się utrzymam z takim oto prostym setupem. No i dobra, czas troszeczkę podbić tutaj, czyli szybsze rzucanie, no i będziemy mieli wreszcie pierwsze zarabianie, czyli na lidach, ale oczywiście wiadomo, że lidów jeszcze nie ma, więc zbieramy tutaj na ten upgrade'ik, czyli Rubber to Gold. To będzie najlepsze zdecydowanie. Tylko że mówię, no to troszeczkę nam zajmie, troszeczkę nam już zaczynało nie przechodzić, co jest smutne. No ale nie chciałbym jeszcze... Aj, może niepotrzebnie to użyłem. Nie chciałbym przynajmniej jeszcze tutaj inwestować jeszcze więcej alchemików. Zostawimy na razie ten setup, który mamy teraz tutaj zamontowany i mamy nadzieję, że on sobie jakoś tutaj poradzi. Oczywiście
Nasz alchemik tutaj bardzo fajnie będzie cię tutaj wszystkich klepał, bo on będzie stawiał tą chmurę, tą, nie, że nie chmurę, tylko plamę, która będzie tutaj im zadawała fajny damage. I na razie będzie ok, na razie będzie ok przez dłuższy czas. Ona już widzi kam, on już widzi kamo, rany boskie. Tutaj będą już dwie strzały, więc to już będzie mocne. No ale to jak zmienia fakt, że na razie chcemy, widzicie, no jest tak se, prawda? Jest tak se. Z kim? Dobra. Wszystko pójdzie nam na mana shield, ale i tak wolałbym jednak, żeby tego się lepiej było rozplanowane. Może powinienem pójść od razu tutaj w wzmocnienie naszej tylko tej I.M. Quincy. Więc też Quincy byłaby lepsza w tym miejscu, wyżej trochę. Właśnie. Tutaj ma lekkie problemy, widzę już ta Quincy nasza. On nie radzi sobie ze strzelaniem, jak widzicie. Jednego złapie, innego już nie, jest to mega, mega problematyczne. I myślę, że chyba lepiej byłoby tutaj w ogóle dać jej inną formę. No i w tym momencie 27 runda i idzie nam spokojnie. Przełożyłem Quincy na dół, dałem mi do wsparcia jeszcze alchemika, a na górę wrócił ten, który miały być od początku, czyli ten do zarabiania. I zobaczymy, czy to będzie dobre rozwiązanie. Póki co rozwalili mi tutaj moje podstawowe tutaj oczywiście przejście, znaczy moje podstawowe kolce, ale jeszcze nie rozwalili mi żadnego życia. Mana shield minimalnie tam oberwała. Ale na razie jest spokojnie, na razie jest bardzo, bardzo spokojnie, więc się tego trzymajmy i miejmy nadzieję, że to się tutaj nam długo utrzyma. Problemem całym będzie oczywiście brak możliwości bicia kamo i to jest największy ból, który tutaj będziemy mieli w naszym całym setupie. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie muszę się skupić tutaj bardzo mocno na jakiejś tam formie wsparcia. Jakiejś tam formie damage'a, bo na razie jest tutaj słabo. I teraz tego mogę iść albo w dolną ścieżkę, albo w górę. Tak naprawdę będę szedł w dolną, chociaż one by to się gryzły teraz ze sobą dosyć mocno. Ale może sobie to jakoś tutaj poradzi, oczywiście. Tu mamy odnośnie szybszego niszczenia, tak, to jest szybsze troszkę niszczenie. Spoko, fajne. Ale chciałbym tu jeszcze zdobyć sobie ten upgrade'ik. Boję się o pierwszego Moaba, bo nie jestem do końca pewny, czy jestem w stanie go rozwalić w samym Quincy, bo to Quincy będzie musiał go zniszczyć. Nic innego mi tutaj na razie nie pomoże. Widzicie, tak samo jeszcze nie widzę kamo, tylko może Quincy widzi kamo. No ale jest wzmocniony, więc o tyle lepiej. O tyle lepiej, że przynajmniej ten damage jest już naprawdę porządny. I to jest git, to jest bardzo, bardzo mocne. No ale my potrzebujemy damage'a większego. My potrzebujemy większego damage'a, póki co Quincy ubił 4000, on tylko 300. No właśnie, i tu już widzicie tą całą tutaj, no właśnie, tą dużą różnicę między nimi. No oczywiście, jakbyśmy zdobyli jeszcze 40 tysiące, to w ogóle byłaby miazga. Ale nie jestem tego co pewny, czy jestem w stanie w ogóle tak szybko to uzbierać. Zobaczymy jeszcze, czy będę w stanie tak szybko to zdobyć. Na razie potrzebuję tutaj damage'a jakiegokolwiek. Pójdę w tym kierunku. Chociaż nie ukrywam, że fajnie byłoby też, czy widziałbym tutaj jeszcze zastosowanie dla dwóch alchemików pod dolną, pod zarabianie, bo wydaje mi się, że to będzie mi dosyć mocno potrzebne, więc tak też ustawimy. Wszystkich tutaj ustawiamy pod close. I idziemy do pod zarabianie, bo jednak potrzebuję zarobku więcej. Dlatego nim jestem w stanie to osiągnąć, chociaż już mamy 37 rundę. A wiecie co zaraz? No właśnie. Zaraz będą mapki. I to będzie problem pierwszy. Coś mi myszka zaczyna już powoli padać. Ale później wymienię baterię. No, na razie nie mam jeszcze jak. Okej. Okay. No i dobra, mamy teraz maksymalnie, jak się tego da wzmocnionego naszego tej Quincy. I jeśli on tego nie wygra, to on nic tego już nie wygra tak naprawdę. I teraz szybciutko potrzebuję dojść do tego upgrade, żeby było już dwóch alchemików pod zarabianie. Dwóch pod zarabianie to już będzie naprawdę mocne, będzie o wiele większe będą przychody, więc bardzo, bardzo fajnie, ale zaraz się zacznie jadka. Zaraz się zacznie jadka, bo się pokaże pierwszy kamo, znaczy pierwszy Moab. Żeby był w zasięgu. Już.
Dajemy speeda. Mam nadzieję, że nie przesadziłem. Teraz zobaczymy, czy będą się powtórzyć to. Jak tam? Nie mam jak powtórzyć, dobra. Bo tutaj bym musiał dać continue, tak? Tylko jak przegram, to będę mógł się cofnąć. No dobra, okej. Przeszliśmy jako tako, nie wychodzimy z gierki, będziemy bliżej później już lamentować, że coś poszło na mnie tak. A póki co, boostujemy pana, żeby ten, no, sterowcy jednak troszeczkę lepiej bić i to samo, żeby mieć możliwość zamiany z ciebie w pierwszego tutaj naszego kolegę. Bo tutaj was będę potrzebował naprawdę dużo tych transformacji, na każdego moaba praktycznie będę potrzebował kogoś przemienić, bo bez tego nie ma szans. Nie ma żadnych szans. I na pewno potrzebuję mieć na górze, bo to na górze będę głównie potrzebował. Okej, widzicie, mam retry last round. I mogę powtórzyć ostatnią rundę i to jest właśnie to, co chciałem tutaj mieć dostępne. I teraz tak o. W tym momencie wiemy, że ten raz będzie dosyć mocny, że będziemy mieli słabą trudność jego rozwalenia. I muszę zastanowić się, czy mogę się pokonać, może użycie skilla by tutaj nam wystarczyło. Ale poczekajmy chwilę, niech one dole są bardziej, teraz użyjmy skilla faktycznie. Wystarczy to? Wystarczyło, dobra, w porządku. I chciałbym mieć tą przemianę, gdzie już będzie jedna przemiana, to już będzie troszeczkę lepiej. Bo na razie tutaj mamy, no, słabe możliwości obrony. Naprawdę tylko Quincy, bez niej, bez niego, rany boskie, bez niego nic by się nam nie udało. Okej, jest już pierwsza przemiana. Jak już jest pierwsza przemiana, to oczywiście też dorzucamy jeszcze kolegę. Kamo, to straszne kamo być teraz. Okej, poszło. Poszło nawet pięknie, bym powiedział. I teraz tego, tutaj idziemy oczywiście w widzenie kamo jako pierwsze, żeby nasz kolega widział kamo. No i oczywiście teraz będziemy mogli go już powoli używać, czyli i pierwsza jednostka, która będzie używalna przez nas. Więc to będzie dobre, oczywiście. Nawet go zamienimy już teraz. No właśnie, o tym mówiłem. Zastanawiam się, czy tańszy wziąć. To jest drogie strasznie. Wtedy nie miałbym speeda i zasięgu. Pójdę pod to chyba jednak. Myślę, że z kasą nie powinno być większych problemów. Więc tutaj mam nadzieję, że sobie tutaj poradzą oni. Dajmy znowu w tą stronę, czyli szybsze rzucanie. Bo zależy mi na tych glutkach, które oni tutaj właśnie nam wyrzucają, bo to będzie dobre. No idziemy oczywiście w tą ścieżkę, żeby jednak każdy bił każdorodę, czyli nawet te purpurowe były klepane. Jest to dosyć ważne. Dać sobie radę z tym spokojnie? Bez problemu, bym powiedział. Bez problemu. Dobra. O to chodzi właśnie. No i teraz się wszystko właśnie nam wyjaśni. Czy wygramy to, czy też niekoniecznie. Potrzebuję chyba boosta obu. Bo boostów potrzebuję zdecydowanie. Jeszcze jedna przemiana. W razie W niech tutaj już będzie nam gotowa. No i co? Najgorsze jest to, że ja nie mogę zboostować tych alchemików. Nie mogę sobie postawić tutaj alchemika. Chyba. Teraz się zastanawiam. Może to zmienili. A jak zmienili, to głupio byłoby tego nie sprawdzić, prawda? Patrzy. Po przemianie też nie jest on boostowalny, tak? Zaraz zobaczymy. Dobra, też nie jest on boostowalny. Wiecie, chciałem to jednak zweryfikować, wiem, no, że było oczywiste, że tak się nie da zrobić. No ale i tak się wolałem, to oczywiście mieć za sobą to zweryfikowane, żeby później nie było safe, ale ty tego nie sprawdziłeś. Może to faktycznie działa. A tak po prostu nie wiesz teraz. Dobra, potrzebuję boosta, zdecydowanie. I teraz w tym momencie zastanawiam się nad... w ogóle widzisz? Ej, potrzebuję boosta. Rany boskie. Ale to by poszło słabo, jakbym teraz to przepuścił. Jednego. Dajmy z tym. Okej, daliśmy sobie radę. Dałbym tobie też widoczność, kamo, bo to jednak... To jest kasa, prawda? To jest kasa, więc jednak chciałbym tutaj, żeby była ona w pełni przez nich wykorzystywana. Tu mi przeszło sporo. Okej, ale jeszcze dajemy radę. Jeszcze jesteśmy tutaj
cały czas do przodu, więc trzymajmy się tego faktu. Nie, potrzebuję boosta już od razu od ręki potrzebuję boosta. Bo wiecie, jakby teraz za długo czekał z tymi boostowaniami, to później okaże się tak, że mi po prostu oni zaczną przechodzić. I to nie o to się rozchodzi. I tak, utrzymujmy te boosty. Utrzymujmy, żeby zawsze ten jeden boost był aktywny, bo wtedy będzie chyba w miarę okej, jak się wydaje. Zawsze przynajmniej jeden buścik był aktywowany. Okej, okay. Jak to teraz zostawmy. Mam nadzieję, że z takim oto rozwiązaniem, z takim setupikiem poradzimy sobie. Czyli tutaj jeszcze innego do zarobków oczywiście, bo myślę, że to będzie dobra opcja. Na close oczywiście. Kolejny, boostowany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Na razie, jak widzicie sami, większych problemów nie mam. Chociaż naprawdę się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby mi zbudować tutaj przynajmniej kilku w tym miejscu. Na początku chyba tam. Dam sobie tańsze upgrade'y. Będzie troszeczkę Wiecie, potrzebuję boosta? Zdecydowanie, bo to by się nam mogło źle skończyć. I tutaj postawimy jeszcze jednego, troszeczkę go zboostujemy. 63 runda, nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem, która to jest runda i przez to prawie bym przegrał teraz. Przegram jeszcze. Dobra, zużyłem wszystko, co się dało. Teraz leci rush z Moabów i to może mnie wykończyć. To mogłoby mnie wykończyć, ale nie jednak, daliście sobie z tym spokojnie radę. Dobra, na razie alchemicy dają radę z tym wszystkim. Ale jest ciężko, naprawdę jest to ciężkie wyzwanie. Chociaż jest specyficzne na pewno. Teraz tak o, w tym momencie nie wiem, czy nie mógłbym sobie już pozwolić na czekanie leciutkie. Kupuję małego boosta. Na poczekanie sobie tych pieniędzy, żeby nazbierać sobie na piąty tier. Nie wiem, który. Zbierać sobie po to 48 tysięcy pod tą transformację. Ona jest dobra oczywiście, no ale... Nie wiem, czy nie lepszy byłby dla mnie jednak tutaj ten, co zamienia Moaby w baloniki te czerwone. On też mógłby być naprawdę dla mnie bardzo, bardzo pomocny. Kosztuje to też 43 tysiące, więc drogo, ale mógłby mi on bardzo dużo pomóc. Więc zobaczymy jeszcze, którą ścieżkę pójdę, co bardziej mnie skusi, ale póki co, no 40 tysięcy się samo nie nazbiera. Rund, który właśnie mnie teraz pokonała. 75 runda. Tak wygląda setup. 27 tysięcy udało się uzbierać teraz bez większego problemu. I to jest runda, która mnie pokonała. Oj, zmieniła się kolejność klawiszy. Miałem przedtem przemianę na dwójce. No dobra, okej. Okay. Użyjemy sobie dwa razy już transformacji. Nie wiem, czy trzy razy jej nie użyjemy. Bo tutaj leci bardzo dużo baloników. I to mnie przedtem zniszczyło. Zresztą teraz również, więc no tak to wygląda. Ale zachowamy sobie tym razem deszcz strzał na później, a teraz zrobimy raz, dwa, trzy. Trzy przemiany od razu, czyli żeby zniszczyć jak najwięcej tych baloników od razu, jak tylko one nam tutaj się pokażą. Pustujmy jeszcze od razu Quincy i będzie o wiele lepiej, jak zresztą sami widzicie. No poszło zdecydowanie lepiej niż przednio, chociaż czy tam fala przeleciała, mogłem jednak nie żydzić, więc... Ponownie spróbujmy to. Znowu nie żydzimy, od razu zużywamy, czyli raz, dwa, trzy. Trzy przemiany od razu lecą nam, żeby zniszczyć tą pierwszą falę, a później lecą wszystkie pozostałe przemiany. I po prostu to zniszczmy od razu w zarodku wręcz. W ten sposób. Wow, no to jest mega rush jeszcze. Ja chyba nie zostawiłem nic na obronę. Tak, 76 runda. Tutaj nie mam obrony, a nie chcę zużywać tych jeszcze funduszy naszych. Mamy 33 tysiące, to jest bardzo dużo oczywiście. No ale jednak... No wolałbym tego jeszcze nie używać, prawda? No chyba muszę, no muszę zużyć te pieniążki, bo bez tego nie ma szans na przejście. Więc tak to oczywiście zróbmy.
No szkoda, no szkoda. Tak wam powiem. Dajmy na pewno ten upgrade, bo on tutaj się na pewno nam przyda. I teraz w związku z tym... Rapid incoming, 4 razy speed. No ale tu nie. Tu nie, bo to i tak dzisiaj jeszcze nie jest naładowane, więc odpada. Albo gdybym to może naładował. Chcę to zobaczyć. Naładuje się nam szybciej dzięki temu? Nie, nie naładuje się szybciej. Wiecie, sądziłem, że wtedy on nam się po prostu naładuje szybciej, już od razu na start. A dopiero po użyciu chyba się szybciej on będzie ładował. Więc okej. Okay. Potrzebuję boosta, w postaci oczywiście kolejnego alchemika. Alchemik pójdzie w tym miejscu z tą ścieżką. Niestety, kosztuje mnie to dużo. On się naładuje stosunkowo szybko, tak mi się wydaje. Więc liczę na to, że to się uda nam go naładować tak, żeby jeszcze wziął udział w tej walce. Albo chyba się nie uda. Więc to tą rundę może muszę zrobić lekko w inny sposób. Wiesz, słabo, że muszę to wykorzystać. I muszę wykorzystać wioskę, bo nie przejdę. Ta runda jest chyba nie do przejścia. Przetestowałem to tyle razy, no bynajmniej no źle to rozegrałem troszeczkę. Wystarczyło mi na to. No i dobra, zobaczmy, czy to nam wystarczy do przejścia tej nieszczęsnej rundy. No oczywiście, że wystarczyło. Oczywiście, że wystarczyło. No dobra, zmarnowałem dużo pieniążków przez to. No ale no nic, za to się płaci. Za to się opłaci. Muszę pamiętać, żeby nie zużywać tego tak szybko. Sporo mi tego poszło, bo musiałem oczywiście kupić to i je usunąć. Dlatego też teraz będę bardziej uważnie jako stosował, może nie wszystko naraz, maksymalnie dwa, żeby te dwa zawsze mieć w zapasie. Na takie sytuacje jak teraz, żeby móc faktycznie sobie coś zareagować. Weź ciebie, proszę pana. Ciebie tutaj nie ma w tym zestawie. Widoczność kamo. Trafmy to na razie w tej formie. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Headshot, 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 tak. A, straszna rzecz, po prostu straszne rzeczy tutaj się dzieją. Co innego potrzebuję chyba, żeby to wybronić, ten atak. Znowu jest mega mocny. Kurczaczki, chciałbym je na tych alchemików przetrzymać, na ten upgrade'ik, ten tutaj. No nie mogę z tą wioską grać. Z tą wioską nie mogę po prostu grać, bo to jest strasznie słabe. To jest strasznie słabe. Więc spróbujmy jeszcze, no podaję się tutaj, od razu przemienię jednego już, żeby tutaj, wiecie, niszczyć ich po kolei, gdy są jeszcze dosyć malutcy, a nie później sobie pozwolić na wielką ilość ich. Bo to mnie pokonało poprzednio chyba, że po prostu ja sobie pozwoliłem, żeby było ich nie wiadomo ile. Więc teraz myślę, że będzie chyba troszeczkę lepiej. Innego potrzebuję. Chyba tak. Aj, dobra. Dobra. Poszło ciężko znowu. Poszło bardzo ciężko, żebym powiedział. No ale okej. Okay. Żyłem? Tych strzał? Czy nie? Powiem, że zgłupiałem. Myślałem, że te strzały użyłem, bo to jest idealne. To kółko jest idealnym miejscem na użycie tych strzał. Teraz poczekajmy, bo chciałbym tutaj użyć je w odpowiednim momencie. I teraz bujeczka. Dwie przemiany niepotrzebne, niepotrzebne. Spokojnie tą rundę byście pokonali z samym tym gradem strzał, więc warto to pamiętać, a nie zrobić takiego błędu jak ja. Ty będziesz przemieniony, bo ty jesteś w zasięgu tej wioski. Chyba. Albo nie jesteś chyba. Chyba nie jesteś jednak. Widziałem, że jest w zasięgu, ale chyba jednak nie będzie. Przejdzie mi to. Dobra, na szczęście jak udaliśmy sobie radę. Kupuję boosta zdecydowanie. To by mi na pewno też przeszło. To by też mi przeszło. To mi może też przejść, więc boostuję przynajmniej tutaj Quincy, żeby była troszeczkę lepsza. I ty zaryzyjesz ją swoją przemianę i liczę, że ty nam tutaj mocno będziesz pomagał. Przynajmniej tych mołabów nie będzie aż tak dużo. To będzie przynajmniej taki mega, mega dla mnie buścik. Tych mołabów nie będzie tak dużo. Pięknie, po prostu póki co jest pięknie, chociaż już mi powiedzą, zaczynają znowu przechodzić. Zboostuję znowu Quincy. Dobra, poszło w porządeczku. Jego nie przemienisz. Okej, dobra, przepraszam bardzo, jego też oczywiście przemienisz. Więc fajnie, naprawdę na razie będzie się zapowiadało to mega przyjemnie.
No i teraz w tym momencie już mogę z czystym sumieniem boostować ich, czyli budować tego mega dużo tego kierunku, bo teraz tylko oni mogą mnie uratować w tej całej mojej no, sytuacji. To poszło, to spoko. Te przemiany, niech on przemienia tego jak najwięcej, bo to oczywiście jest dosyć ważne, dajmy to na strongi oczywiście. Tych najlepszych on przemieniał od razu. No jak widzicie, na razie jest to przyjemne. Co ja przepuściłem? Rany boskie, co ja przepuściłem tam? Naprawdę nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem, co tam w ogóle mi przeleciało. Dobra, grałem też na pełnym speedzie, bo już tak się to trwa dosyć długo. Stary błąd, że przemiany nie dają kasy. No, zongi nie dają mi pieniędzy. To chodziło, to naprawili w którymś momencie. Kojarzę, że to było naprawione już. Teraz to znowu to popsuli. Dobra, to nie jest fajne, że to akurat popsuli znowu. To nie jest w ogóle przyjemne, no ale. Cóż ja na to mogę poradzić, prawda? Dajmy sobie od razu już przemianę. Ta ceramika mnie tutaj po prostu niszczy. Ceramika mnie tutaj po prostu niszczy. Okuń sobie sam sobie z tym nie poradzi. Potrzebuję boosta. Jak dobrze wiecie, no te boosty no są jakie są. Okej. Okay. Przeszło? Nie przeszło, dobra, w porządku. No i zostało wszystko pięknie, ładnie, po prostu zniszczone. DDT, rany boskie nie zamieniłem się odpowiednio szybko. Co ci odaktywowałem to, bo nie pamiętam teraz. Nie wiem po co to zrobiłem. Ale zrobimy to w ten sposób, że tutaj strzelimy sobie tego pana. Z tym upgrade'em chyba nie potrzebuję ze speedem. Bo to pomoże tutaj naszemu koledze, tak mi się wydaje, jeśli on nie był w zasięgu i będzie widział kamo przynajmniej. Zawsze chamu będą widzieli. Będzie dobre oczywiście. I się ta pierwsza runda za nami? Niestety nie, bo muszę to powtórzyć, więc ale spokojnie to przejdziemy pewnie. Nie wiem, napiszcie co sądzicie odnośnie takiej ilości po prostu powtórzeń tak naprawdę. No i tego ogólnie trybu, który aktualnie tutaj właśnie mamy. Oj, trochę za późno to aktywowałem, mam wrażenie. Nie wiem, czy teraz z tym poradzę w takim razie. Chyba spróbujmy, ostatnie powtórzenie, bo tak naprawdę runda 80 mnie najbardziej interesuje, chociaż ku siebie strasznie spróbować tutaj, jakby sobie on poradził z rundą 98, 99, tam po prostu ciekawsze rundy. Skończę to wyzwanie. Dzisiaj ta pierwsza runda. Próbowałem to, nie wiem, z 20 razy, 10 razy. I ta runda mnie po prostu pokonuje. Nie zostanie się tutaj naładować dostatecznie szybko. I tak naprawdę musi mieć ciągle ta runda wyższa, ale może kiedy indziej. Może kiedy indziej z innym wyzwaniem. Tymczasem to jest kodzik. Jeśli by jakimś cudem nie było go tutaj gdzieś pokazanego, to tutaj macie go jeszcze raz zrzuconego, ale pewnie zdołałem go na przykład też rzucić. Więc czekam na wasze wyniki, jak wam się tutaj to udało, do tej rundy doszliście maksymalnej, a ja tymczasem się z wami żegnam do kolejnego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, nowe osoby zachęcam do subskrypcji i zostawienia dzwona, bo no, dzwony to jest coś, co YouTube ubóstwia. No i tak. Na razie, hej, pa!